Jacek, jak twoje emocje po tym wielkim finale? Ja po finale byłem rozemocjonowany, naprawdę mnóstwo emocji, gdy już w ogóle zabieraliśmy rzeczy. Była taka śmieszna sytuacja, śmieszna, w sumie może dziwna i przykra sytuacja związana z Rochem, wiesz? Tak sobie teraz przypominam, że chciałem się z nim podzielić w ogóle odczuciami, rozmowami, bo w ciągu dnia przecież no, spędzaliśmy mnóstwo czasu razem. Pływaliśmy w basenie, tak? Cały czas razem. Kopaliśmy dołki, piliśmy szampana, pływanie w basenie. No to ja mówię, no dobra, już się chyba zakolegowaliśmy w końcu od tego początku. Już ja już zapomniałem w ogóle, o co mi chodziło na samym starcie. A tu nagle słowa ze strony kolegi zabrakło i mówię, oj, coś mówię? Nie, już odpowiedzi nie było. Mieliśmy razem hotel. Już mówimy po tak, tym, jak tak, kamery zgasły tak, i tak, jesteście tak, już zgasły prywatnie. Kamery, zgasły kamery, już prywatnie w ogóle mieliśmy hotel przed wylotem, wiadomo, w mieście. No, tam już słowa nie zamieniliśmy. Nie zamieniliśmy do końca wyjazdu? Do samego powrotu do Polski, gdzie już naprawdę no, zaczęliśmy normalnie rozmawiać, jakieś bliższe tematy poruszać. No to wtedy byłem bardzo zdziwiony i to był taki szokujący moment. Aż dziwne, bo finał, szczęście, a ja się po części już zawiodłem na kimś. I to w takim krótkim odstępie czasu, że tak naprawdę coś się kończy, chcesz to kontynuować i już się nie da. No właśnie, myślałem, że szukałem dobra w tym człowieku. I znalazłeś? No niestety nie udało się. Znaczy myślę, że może gdzieś w głębi duszy na pewno. Tylko ciężko mu to okazać przy ludziach. Siódma edycja hotelu Paradise już za nami. A z nami jego zwycięzca, Jacek. Witam cię serdecznie, Jacek. Cześć, bardzo mi miło tutaj gościć. Cieszę się, że zostałem zaproszony i cieszę się, że możemy dzisiaj porozmawiać. Nam tym bardziej jest miło, bo chyba jesteś jednym z tych uczestników, który dostał najmniejszy hejt w historii całego tego show. Tak, zdecydowanie tak. Jest się z czego cieszyć, jest z czego być chyba dumnym. Tak, nawet teraz po finale czytam te wiadomości. Właśnie, gdzie ludzie piszą, że zasłużona wygrana, że jestem fantastyczny. Aż dziwnie to wszystko słyszeć i czytać, wiesz? Nigdy w życiu nie miałem aż tak pozytywnego feedbacku, więc no jest to dziwne, ale przyjemne. Co jest tą twoją receptą? Jak to jest pokazać się z tak dobrej strony, z tak pozytywnej? Czy to jest Jacek, który jest na co dzień? Właśnie chyba to jest ten sekret, że to jestem po prostu ja. To jest moja naturalność i bycie sobą. No myślę, że w programie pokazujemy się tacy, jacy właśnie jesteśmy. Ciężko jest udawać i ciężko jest kogokolwiek grać, szczególnie przez tak długi okres czasu. Więc tak, to po prostu ja. Jakkolwiek to nie brzmi. Ja bym cię określiła jako bardzo energicznego, ale również sentymentalnego, uczuciowego i prawdziwego uczestnika. A co ty byś dodał? Coś, czego jeszcze nie wiemy i czego może nie widzieliśmy na ekranie? Coś, czego może nie widzieliśmy... Na pewno to wszystko, co mówisz, jest prawdą, z tym się zgadzam w 100%. Czego nie widzieliśmy, to to, że było w programie Kinderki, kojarzysz? No. Było to w programie, zawsze, że taki dziecinny tak. Chłopaczek, wrażliwy i tak dalej. Jedna cecha, której brakuje, to na pewno w pewnym stopniu profesjonalizm, czy też pracowitość. To są kwestie, które ciężko w ogóle pokazać. W takim miejscu i w takim środowisku. To chciałbym, żeby też zapadło w pamięć widzom, żeby to każdy też wiedział i pamiętał o tym. A co robiłeś przed tym, zanim pojawiłeś się w telewizji, zanim stałeś się sławny? A zanim stałeś, jak to brzmi? Rozpoznawalny, tak. Albo zwycięzcą. O. Tak. Co robiłem? Więc ja przez kilka lat pracowałem w rodzinnej firmie. Moi rodzice mają swoją firmę, więc ja tam obstałem. Cel był prosty, miałem po prostu przejąć cały biznes, tak? W tak młodym wieku? No już było bardzo blisko do tego, tylko coś mnie ruszyło. Potrzebowałem zmiany w życiu, już czułem naprawdę przestój i zastanowiłem się, czy po prostu jest to dla mnie. Fajnie mieć swoją firmę, fajnie mieć pieniądze, ale chciałem się spełniać też zawodowo i spróbować nowych rzeczy. Więc stąd pojawił się w ogóle pomysł na cały ten hotel, tak? Żeby pójść na casting i tego spróbować. No właśnie wyprzedziłeś moje pytanie, bo miałam pytać, skąd ten pomysł właśnie, skoro twoje życie i tak było barwne i kolorowe już przed programem, ale czy rozważałeś w ogóle jakiekolwiek inne programy, czy musiał to być ten hotel? Wiesz co, z hotelem było tak, że przy jakichś pierwszych edycjach, nie wiem, miałem chyba około 18 lat, nie pamiętam dokładnie, bo to już było trochę czasu temu, przy pierwszych edycjach mój kuzyn powiedział mi właśnie o hotelu, że ty byś się tam nadawał, Jezu, że tam jest tak śmiesznie, zabawnie.
są imprezy, w ogóle raj. No ale ja miałem 18 lat, więc nawet mi to przez myśl nie przeszło. Potem natknąłem się na piątą edycję bodajże. Mhm. Obejrzałem, mówię, muszę tam po prostu iść. Wiesz, no. Byłem sceptycznie nastawiony, ale pierwszy, drugi odcinek, już nie mogłem przestać tego oglądać. Aha. Ja po prostu, wiesz, każde sociale, uczestników, wszystko. Ja musiałem wszystko wiedzieć, więc stwierdziłem, że tak, to jest to i nic innego nie wchodziło w grę. A jaki był twój cel w ogóle? Czy to była chęć dojścia do tego finału, chęć przygody, pieniędzy, sławy, a może relacja? Mhm. Jechałem tam z myślą tylko o przygodzie. Mhm. Powiedziałem sobie, że wakacje życia, nowi ludzie, imprezy i sama otoczka telewizji i tej przysłowiowej sławy jest tylko i wyłącznie dodatkiem i to się nigdy w mojej perspektywie nie zmieniło. Okej, ale zacznijmy od początku. Wchodzisz do hotelu i od razu wpada ci w oko Cori. To był strzał obustronny. Cori tak samo zareagowała na ciebie. Zdradziła mi tutaj, że spodobała jej się twoja energia, to, że byłeś wytatuowany, wesoły. Co ciebie urzekło w niej? Co mnie urzekło? Jezu, Kornelia jest bardzo otwartą osobą, to trzeba przyznać, wygadaną i taką właśnie siebie przedstawiła. Ja wszedłem właśnie do hotelu, gdzie w kuchni akurat wszystkie dziewczyny były na kawie. Ciężko było się skupić, no 10 dziewczyn czy coś takiego liczbowo. A tylko ona przykuła moją uwagę w ten właśnie sposób. Jezu, no jak ona mnie przywitała serdecznie. No ja nie mogłem od niej oderwać wzroku po prostu. Temperament, otwartość, no i bije od niej po prostu takie pozytywne nastawienie. Więc ale wszystko. Mówisz o tej energii, a co z kwestią wizualną? Czy też z wyglądu jest w swoim typie? Tak, z wyglądu jest w moim typie jak najbardziej. Ma swoje atuty. Wiemy, o czym mowa. No tutaj to już się śmieję, ale tak jak najbardziej jest bardzo ładną kobietą, więc ciężko jej to odebrać. No więc od razu wpadła ci w oko, ale na horyzoncie też był Patryk. W pewnym momencie musiałeś wybrać pomiędzy dwoma relacjami. Przyjaźń kontra relacja romantyczna. Czy to była dla ciebie trudna decyzja? W ogóle no postawienie w takiej sytuacji było bardzo ciężkie. No jednak Patryk też właśnie wyciągnął do mnie pomocną dłoń, gdy ja tam wszedłem do hotelu. No i wszedłem byłem między młotem a kowadłem tak naprawdę. No tak. Cieszę się z tego, że Patryk bardzo dojrzale do tego wszystkiego podszedł, że jeżeli faktycznie ja z Kornelią mam szansę zbudować coś więcej, to po prostu odsunął się. Starałem się dla niego też jak najlepiej. Bardzo się cieszę z tego, że no wykazał się dojrzałością przeogromną. Mało kto by to zrobił, bo nie myślał wtedy, może gdzieś podświadomie myślał o programie, ale tak naprawdę jego szczere intencje tego nie dowodziły. No też pomyślał bardziej o tym, żeby dla ciebie i dla Cori było dobrze, a tak niekoniecznie właśnie o sobie, także to taki gest faktycznie przyjacielski. No ale ten wasz związek z Cori nie był usłany różami, bo były zloty i upadki. Jak myślisz, z czego to wynika? Czy to wasze temperamenty, charakter mocny, obustronny? Tak, myślę, że właśnie to te charaktery. Ja na pewno bardzo intensywnie w ogóle wszedłem w naszą relację. No Kornelia mi się spodobała, zauroczyłem się od razu. Ja nie wiem, nie potrafiłem inaczej. Spodobała mi się tak mocno, że byłem w to bardzo zaangażowany. I teraz z perspektywy czasu myślę o tym, że spędzaliśmy ze sobą w hotelu dużo czasu, a mi dalej było go mało. Więc a 24 godziny tak, no, byliście razem tak naprawdę. Więc to było bardzo dziwne, bo ja też w życiu nauczyłem się żyć samemu i być z tego zadowolonym, a tu nagle taka zmiana. Aha. Byłem sam zdziwiony tym wszystkim, naprawdę wiele łez uroniłem w takich sytuacjach, więc to był ogromny szok. No aczkolwiek w pewnym momencie znalazłeś się w niekomfortowej sytuacji, bo zaczęły się te sprzeczki między wami do tego stopnia, że stwierdziliście, że kończycie relację. Tak, wydarzyło się dużo. Tutaj ciężko doszukiwać też winy, chociaż zabrakło nam na pewno dojrzałej rozmowy w tym wszystkim. No sprzeczki, ale przez te sprzeczki zakończyliśmy faktycznie naszą relację, ale to umocniło nas w sumie jeszcze bardziej, można powiedzieć. Mieliśmy czas, żeby poznać się od tej drugiej strony na spokojnie, nie tak intensywnie i uważam, że od tego powinniśmy byli w ogóle zacząć.
No właśnie to był paradoks tej całej sytuacji, że oddaliliście się od siebie, a tak naprawdę to was do siebie zbliżyło. Dokładnie tak. I czy to wejście drugi raz do tej samej rzeki, mówiliście, że tego się nie robi, ale czy to był dobry wybór z perspektywy czasu? Zdecydowanie to był chyba najlepszy wybór, jaki mogłem dokonać. Wiesz co, ja sobie nawet przypominam sytuację, gdy mówiłem, że gdy odpadała awiczka. Mówiłem o tym, że ja mogłem wybrać ją, bawić się z nią. I w głębi duszy tego żałowałem, że tego nie zrobiłem. W tamtych momentach, prawda? Ale z perspektywy czasu, no to był najlepszy wybór, jaki mógł w ogóle się pojawić. No jednak relacja, taka relacja jest myślę wiele warta. No i sam fakt finału świadczy o tym, że jednak w was była jakaś moc, że się tam znaleźliście. Czy ty się w ogóle tego spodziewałeś? Ja wiem, że wspominałeś, że w ogóle nie marzyłeś o czymś takim, o zakończeniu takim, a jednak to wy wylądowaliście na tej ścieżce lojalności. No tak, wylądowaliśmy my. Dalej nie wiem, jak to się stało. No śmieszne jest to, że właśnie ja się tego w ogóle nie spodziewałem. Wiesz, jak pakowałem się do Kolumbii, no tak wsadziłem garnitur, mówię, wyjąłem go w ostatniej chwili, gdy zamykałem walizkę. Mówię, dobra, on się nie przyda. No właśnie, więc... nawet Klaudia Eldursi wspominała, że nie miałeś się super na ten finał. Tak, tak, ja już błagałem kogokolwiek, żeby coś mi dali w ogóle na finał. Nie miałem nic. Czy to było coś pożyczonego, tak? Nie, miałem jeszcze swoją koszulę, więc ją ubrałem, ale brakowało mi garnituru, więc no myślę, że fajnie byłoby bardziej elegancko, gdybym tak wyglądał, no ale nie było chyba źle. Nie było tak źle. Aczkolwiek ten ostatni dzień finałowy chyba był dla ciebie dosyć ciężki, bo pojawiły się dziwne rozmowy pomiędzy twoją partnerką a Rochem. Jakieś takie niedopowiedzenia, dogadywania, przekamarzania się nawzajem. Czy to ci dało, zasiało w tobie taką nutkę niepewności, że coś może jest nie tak, albo coś jest pomiędzy Cori a Rochem? Wiesz co, właśnie ten ostatni dzień, on był bardzo dziwny. Ja nawet tak, tak wspominam, tak, była. Atmosfera była bardzo gęsta. Wspominam go nawet tak dziwnie, Jezu, aż te emocje do mnie wróciły. Pojawiały się rozmowy między nimi. Była też rozmowa między mną a Justyną. Też. I ona właśnie też zasiała tę nutkę. Rozumieliśmy się w tym całkowicie. Byliście Kornelia, po tej samej stronie barykady, tak naprawdę. Tak, Kornelia z Rochem bardzo dobrze się dogadywali, przynajmniej tak to wyglądało. Z naszej perspektywy nikt tam wiele nie tłumaczył. No a my z Justyną tak patrzymy, co oni tam robią, czy dlaczego, tak, o co chodzi. Nie wiedzieliśmy zbyt wiele, bo ja i Justyna byliśmy właśnie po tej samej stronie barykady i tak samo zauroczeni, wydaje mi się, w tych drugich połówkach. No ale ten dzień skończył się dla was finałem. Stanęliście na ścieżce i czy te kule faktycznie wtedy tak wiele ważyły, jak cały czas jest o tym wspominane? Zdecydowanie tak, te kule ważyły bardzo dużo. Wiesz co, ja jeszcze niosłem te kule na miejsce, wtedy tam przy ścieżce, tak. Jest to pokazane. I ja ją niosłem, ręce mi się trzęsły, ja ją trzymałem, jakby naprawdę to był głaz. Bałem się, że mi w ogóle wyleci już w tamtym momencie, a na ścieżce to było jeszcze gorzej. A czy przez moment miałeś takie myśli, żeby rzucić tą kulą, czy to w ogóle nie wchodziło w grę z twojej strony? Nie, wiesz co, ja nastawienie miałem proste. Jeżeli mam szansę zbudować relację z Kornelią, nie rzucę kulą. No, stawiałem wszystko na jedną kartę. Myślę, że główna wygrana to relacja i pieniądze, a nie pełna kwota, która jest tam możliwa. A spytam odwrotnie, czy bałeś się, że Cori to zrobi? Szczególnie, że była dosyć podjudzana przez resztę grupy. Tak, Kornelia była podjudzana. Czy bałem się, że to zrobi? Miałem chwilę zawahań, ale w momencie, gdy uczestnicy stojący za nami przedstawili swoje stanowisko, dlaczego oni faktycznie tam stoją, czułem, że tego nie zrobi. Kornelia sama powiedziała, że to ja wygrałem. Tak. Za to jestem jej bardzo wdzięczny, aczkolwiek wygraliśmy razem i trzeba to podkreślać. Więc nie, wtedy byłem naprawdę spokojny, jeszcze no, śmialiśmy się. No, byłaby naprawdę dobrą aktorką, gdyby to wszystko było udawane. A czy ty też nie masz wrażenia, że to faktycznie ty wygrałeś i że te osoby, które były w hotelu, stanęły głównie za tobą, a nie za wami, bo same te osoby tak to podkreślały mocno. Jest to bardzo miłe, jestem za to bardzo wdzięczny, że takie słowa padły. Doceniam to i myślę, że to świadczy o mnie. Bardzo pozytywnie. Tak, w ten pozytywny sposób, aczkolwiek no, zwycięzcami jesteśmy obydwoje i trzeba o tym pamiętać. No ale po finale był wielki powrót do rzeczywistości. Już troszkę czasu minęło i tutaj najważniejsze pytanie, czy kinderki są nadal razem?
czy kinderki są nadal razem. Ciężko powiedzieć, że my, wiesz co, czy kinderki są nadal razem? Na to pytanie jest ciężko jednoznacznie odpowiedzieć. Jesteśmy sobą zauroczeni, spędzamy mnóstwo czasu ze sobą. Czy oficjalnie? Oficjalnie tego nie ogłaszamy. Jesteśmy, myślę, że na dobrej drodze budowania naszej relacji i tego się trzymamy, tym się cieszymy i chcemy cieszyć się tym jak najdłużej. Ogłaszać nie chcemy niczego, żeby nie zapeszać. Myślę, że w ten sposób jest warto odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, czy się nie umówiliście, bo to samo dokładnie powiedziała Kori, że nie chce zapeszać. Naprawdę? Naprawdę to samo powiedziała, dokładnie. Nie, to nie, spokojnie. Ale to znaczy chyba, że i tobie, i jej zależy na tym, tak. I że jesteście bardzo ostrożni w tym pokazywaniu swojej prywatności. Wiesz co, odnośnie Korneli, my też wielokrotnie na przykład omawialiśmy nasze kłótnie, nasze sprzeczki. I sami jednoznacznie twierdzimy, że tylko osoby, którym na sobie nie zależy, się nie kłócą. Tak, jeżeli nie ma was rzeczy, które wam przeszkadzają, które są do poprawy, no to co, zależy ci na tej osobie w końcu? Czy skoro wszystko akceptujesz jak leci? Wydaje mi się, że nie. Coś z tym jest szczególnie, że Kornelia powiedziała mi, że ty się zmieniłeś po programie. Zapytałam, czy to zmiany na plus, czy wręcz przeciwnie. A ona powiedziała, że jesteś bardziej męski, zdecydowany i że już nie dajesz tak bardzo jej wolnej ręki i że to ty tutaj jesteś teraz decyzyjny, przez co macie więcej kłótni, aczkolwiek wnioskuję, że jej to pasuje, że się tak zmieniłeś po tym, jak wiele osób zarzuciło ci, że jesteś pantoflem i że Kori tobą manipulowała. Wiesz co, ten pantofel wziął się naprawdę z tego zauroczenia. Ja się nie spodziewałem, że ja tak potrafię, że ja mogę w ten sposób, o Marwinie też tak mówiono, że jest właśnie pantoflem i myślę, że byliśmy na dwóch podobnych stanowiskach właśnie w tej sytuacji. Zmieniło się to w momencie, gdy wróciliśmy do siebie, gdy ja już tam zacząłem mówić, że na chłodno zaczynam do tego podchodzić, do całej naszej relacji, że trzeba jednak to przewartościować, że znamy się niewiele, tam to nie był pełny miesiąc, kiedy my się znaliśmy, gdy powróciliśmy do siebie, więc no teraz też to się ciągnie, że jednak wróciliśmy do normalności. Tam właśnie kinderki brało się z tego, że myślałem wtedy o wakacjach, wiesz? Myślałem o tym, że tam są super przeżycia, że trzeba się tym cieszyć. Nie myślałem właśnie o kombinowaniu, o knuciu. To było widać. Dziękuję, bardzo miło. Tak, i może to był brak odpowiedzialności tak zwany i tak uważany z perspektywy innych. Odbierany w ten sposób. No a przyszło życie codzienne, gdzie trzeba było wrócić do swoich obowiązków, co było bardzo ciężkie. No i faktycznie ja w życiu codziennym jestem dość zorganizowany, tak? Ja lubię pracować, lubię jak się dzieje, więc no to też przekłada się na naszą relację. No właśnie kinderki kinderkami, ale te kinderki chyba zostały w Kolumbii, bo tutaj w Warszawie dzieje się wasze prywatne życie i Kori nam tutaj zdradziła, że mieszkasz całkiem niedaleko niej. Tak, mieszkamy kilka ulic od siebie. Wyszło to w sumie przypadkiem, wiesz, bo po hotelu, po powrocie z Kolumbii przyjechałem na weekend do znajomych. No i tak sobie siedzimy właśnie. U mojej przyjaciółki wtedy zwolnił się pokój. I właśnie to była ta wola, słynna wola. Więc mówię, dobra, ja to biorę. Po prostu dzwonię, biorę. Okazało się, że to no, dosłownie kilka ulic od Korneli. Przeprowadziłem się. No i tak też zaczęła się nasza przygoda. Myślę, że gdyby nie zmiana lokalizacji mojego zamieszkania, nie byłoby to tak łatwe. Na pewno. Że ten dystans dzieli. A możliwość tego, że no, kilka minut i jesteśmy obok siebie, no to, to nam wiele dało. A czy macie już jakieś wspólne plany na najbliższą przyszłość? Przyszłość to szeroko rozumiane słowo. Co do przyszłości, nie mamy jakichś wielkich planów, tak? Jeżeli pytasz o dzieci, to nie, ja jestem od tego stronniczy i daleki. Nie aż taka przyszłość, a to już mówiłeś w programie, że jednak to no, nie zobowiązuje się życia. Zdecydowanie nie. Czy mamy plany na przyszłość? Właśnie problemem w nas też jest to, że my byliśmy przez pewien czas, no Kornelia, no niezbyt długo, ale ja długo. Ja nauczyłem się być już samemu, byłem ten czas sam. I teraz to też ma pewien wpływ na nas. Czy mamy plan na przyszłość? Mamy w planach na pewno jakieś wakacje. Na pewno nie jest to jeszcze mieszkanie razem. No. Obok też, siebie póki co wystarczy. Tak, obok siebie wystarczy. To mieszkanie razem też nawet w jakby... To mieszkanie razem nawet pod względem
innych osób, innych uczestników hotelu, nie wychodzi najlepiej, jak widać. No to zdecydowanie widać. A powiedz mi, czy macie jakieś wspólne plany względem waszej wygranej? Chcecie zrobić coś razem, przeznaczyć tą sumę na coś wspólnego? Tak, właśnie rozmawialiśmy o tym, że chcielibyśmy wyjechać na jakiś wspólny wyjazd. Myśleliśmy właśnie o Nowym Jorku, to było... Nie wiem, czy pamiętasz, było w hotelu właśnie pokazane, gdy ja mówiłem o Manhattanie, że ja chciałbym to wszystko zobaczyć, że chciałbym zobaczyć i Nowy Jork, i te wszystkie miejsca. Kultowe. Tak. No, ja miałem w myślach zobaczenie tego w grudniu, no bo to jednak jest ten magiczny czas, gdzie widzimy na tych nagraniach, jak to wszystko wygląda. Tak. No ale na pewno nam się to nie uda. No, inne zobowiązania, to wszystko się nawarstwia. I przekładamy to na ten moment w czasie, ale na pewno będzie to zimą. Okay. To musi być zimą, latem jednak to nie jest ten klimat. Okej, czyli rozumiem, że wasza relacja nie jest jeszcze nazwana oficjalnie, ale trwa nadal i jak widać macie tutaj wspólne, całkiem fajne plany. Zdecydowanie tak. Ale Hotel Paradise to nie tylko te relacje miłosne, ale również przyjaźnie. Co z przyjaźnią z Patrykiem? Czy ona nadal jest kontynuowana? Bo na antenie widzieliśmy, że faktycznie więź mieliście silną. Tak, z Patrykiem jak najbardziej. No tutaj też nas dystans dzieli, ale Patryk często pojawia się w Warszawie, więc to nam dużo daje. I jak najbardziej program jeszcze mocniej zdefiniował naszą relację. Nie pojawiły się też żadne złe elementy. Bałem się tego też, szczerze ci powiem. Miałem taką nutkę niepewności, że coś mogło tam paść nietaktownego, że jednak Patryk w złości mógł coś rzucić, a jednak wszystko wyszło super. No co? Czekam, aż Patryk się przeprowadzi tutaj. Będzie jeszcze lepiej. A są takie plany? Czy są takie plany? Mogłabyś zapytać jego. A może jeszcze zapytam. A co z Marvinem w takim razie? Bo tutaj wasza przyjaźń była bardzo taka emocjonalna. Pocieszaliście się w każdej gorszej chwili i polały się łzy. Udowodniliście, że faceci też płaczą i nie ma w tym absolutnie nic złego, a wręcz przeciwnie. Czy nadal wasza relacja jest tak silna, jak widzieliśmy? Nasza relacja jest jeszcze silniejsza, o Jezu. Marvin, gdy przeprowadził się do Warszawy, zostawił w sumie rzeczy u swoich przyjaciół. No i pierwszą rzeczą, ja do niego zadzwoniłem, pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, poszliśmy na kawę. Opowiedział mi o wszystkim, co tam się wydarzyło, co miało miejsce w Częstochowie. W związku z Malu. Tak. Opowiedział mi o tym wszystkim. I od tamtego czasu widzimy się non-stop, gdyż Marvin pracuje jeszcze ze mną. Tak słyszałam. Tak, więc no, my teraz spędzamy dzień w dzień ze sobą. Jeszcze dochodzą do tego nam weekendy, więc... no, bardzo intensywna przyjaźń, można powiedzieć, ale można powiedzieć śmiało, że jest to przyjaźń. Wspieramy się pod każdym względem, więc no, czego chcieć więcej. A z kim w hotelu nie było ci po drodze? Z kim w hotelu nie było mi po drodze? Od samego początku chyba to widać, że był to Roch. Z Rochem niestety no nie było, chociaż ja nastawienia negatywnego nie miałem. To bardziej wynikało z drugiej strony. No właśnie, co z tym Rochem, bo on... miał swoją koalicję, powiedzmy, w tym hotelu. Wszyscy mówili, że mafia Rożka, aczkolwiek miał też wielu przeciwników. Dlaczego? Jak myślisz, z czego to wynika? Czemu tak wiele osób mu nie ufało? Czy faktycznie to był gracz? Wiesz co, ciężko też od początku powiedzieć, że był graczem, bo ja go nie poznawałem od tej strony. Ja go poznałem ze strony jego charakteru i to był chyba największy problem. Traktowanie ludzi z góry, czy patrzenie na nich w ten sposób nie jest niczym przyjemnym i jest to odczuwalne przecież. Zdecydowanie. Ty też powiedziałeś w jednym odcinku, że czujecie się troszkę wyalienowani, bo Roch stworzył taką hermetyczną swoją grupę, z którą się trzymał i absolutnie nie było tam dostępu. To też było widoczne dla widzów. Sam Roch nie do końca to potwierdza, bo z jego perspektywy nie wyglądało to w ten sposób. Jak to było z twojej perspektywy i osób nowszych, typu Wiktoria? Tak. No myślę, że to już widać właśnie w programie, gdzie Wiktoria czy ja, słowa padały takie też ze strony Oliwki, co niestety nie zostało tak przedstawione, bo to były nasze rozmowy wieczorowe i tego zabrakło. Tego zabrakło, gdzie Oliwka sama wtedy już insynuowała to wszystko. Ja bałem się więcej, szczerze powiem, że powiedziała więcej niż ja wieczorem, a no nie było tego. Więc, na temat Rocha. Tak, na temat tej grupy. Powiedziała to oczywiście bardzo dyplomatycznie, ale przekaz był znacznie mocniejszy. I tego mi zabrakło jej strony. A jeżeli też chodzi o tę grupę,
Ciężko też nazwać grupę, bo w dniu dzisiejszym mam tam swoich przyjaciół. Mhm. Pośród tych osób? Tak, na pewno z Totori. O! Tak. I no na pewno, jeżeli chodzi o Rocha, no to nie były jedyne głosy, czy ja, czy Wiktoria. Oliwka, była tam Lucja przecież, która miała to samo zdanie. No i Wojtek, świeży Wojtek, i znowu ten sam problem, który miałem ja. Ja do Rocha wyciągałem rękę. Wręcz mogę prześmiewczo powiedzieć, że ja się prosiłem o jego w ogóle, naprawdę żałośnie to brzmi, jego względy. Wyobraź sobie, co tam musiało się dziać, żeby w ten sposób tutaj to próbować rozegrać. No też na pewno potrzeba akceptacji grupy wewnętrznie przebija w takich momentach, no ale to wiele uczy. To na pewno, aczkolwiek ta sytuacja z Łucją odbiła się szerokim echem w mediach. Czy ty uważasz, że to właśnie Roch był prowodyrem tego całego hejtu i jak to jest nazwane, szykanowania Łucji? Ciężko jest też powiedzieć, żeby on jakąś krucjatę na nią przeprowadzał, bo no nie, tego nie było. To były jakieś półsłówka, gdzieś półszepty, delikatne podpowiedzi i no, intuicja ludzka działa, tak. No i to właśnie jest tego konsekwencją. No to może dlatego właśnie Roch sobie narobił tylu wrogów gdzieś tam w tym programie i może dlatego też mierzy się z takim hejtem. Ty wręcz przeciwnie, ty tego hejtu nie dostałeś wcale. Same pozytywne komentarze możemy o tobie czytać, aczkolwiek o waszej relacji już niekoniecznie. Przytoczę kilka z nich. To nie słodziaki, to biedny Jacek i modliszka. Absolutnie nie pasuje to do Kori. Ona jest fałszywa i nie potrafi mówić prawdy. Widać było, jak gadała z Pawłem. Jej prawda przez usta nie przechodzi. Już pomijam, że nie jest ideałem piękna. Szkoda Jacka dla niej. Mam nadzieję, że przejrzy na oczy. Jacula, co cię tak w tej dziecinnej i głupiej manipulantce Kori oczadziło? Powiedz proszę, bo tego po prostu nie da się zrozumieć. Jak myślisz, skąd to się bierze? Skąd te negatywne opinie i dlaczego ludzie tak bardzo chcą was rozdzielić? Nie wiem, czy oni chcą mi pomóc, tu nie ma co pomagać. Kochani, to jest mój wybór też. To są uczucia, to są emocje i to jest wspólnie spędzony czas. To jest na antenie niewidoczne w tym stopniu, w jakim było to faktycznie. Jak my się pokazaliśmy, no ciężko jest przedstawić wszystko. Więc to jest mój wybór, a też na przykład ja mam gorszą sytuację niż w większości się wydaje, bo mam przyjaciół po drugiej stronie, czyli Korneli wrogów, można powiedzieć, więc ja mam naprawdę w życiu dosyć ciężko z tym wszystkim. No ale jest to mój wybór i mam nadzieję, że każdy to uszanuje, bo naprawdę wiele osób potrafi to uszanować, że Jacek, nie jesteś głupim człowiekiem, zobaczysz, spróbujesz, jeżeli to, no to śmiało, tak? Też chyba tylko wy wiecie tak naprawdę, co jest między wami, wiecie to najlepiej, a nie my widzowie, którzy mieliśmy skrawek waszego życia. Zdecydowanie tak, no my wiemy, jak jest, to my spędzamy czas po hotelu razem, to my spędzamy sobie wspólnie jakieś wieczory, czy te wspólne rozmowy, przecież no, nikt nie jest tego świadkiem. Widzowie chwalą twoją elokwencję, sposób wypowiadania, empatię. Czy w związku z tym, ty masz cokolwiek takiego, co byś zmienił w swoim zachowaniu? I czy już miałeś okazję to w ogóle widzieć na wizji? Czy mam coś, co bym zmienił w swoim zachowaniu? Jezu, za często jestem zbyt bezpośredni, wiesz? Tak? Ale w hotelu chyba nie uraziłeś nikogo zbytnio. To chyba była ta presja kamer. Aha. Tak, ale w życiu codziennym jestem strasznie bezpośredni. I nad tym muszę popracować, bo niejednokrotnie może kogoś urazić, chociaż intencje nigdy nie były z założenia złe. No to na pewno nad tym. Czy jest coś innego? Nie wiem, może mi ty powiesz. Czy masz coś takiego, jak już sobie tam wiesz, zapoznałaś się z nami? Nie, ja myślę, że byłeś jedną z tych osób, które naprawdę pokazały siebie, pokazały szczerość, nie ukrywały tych emocji, bo jak było ci źle, to potrafiłeś leżeć na tej kanapie z tym pieskiem i z tym winem i poużalać się nad sobą. Jak ci coś nie pasowało? Może faktycznie próbowałeś troszkę wkupić się w tą ekipę Rocha, ale myślę, że na twoim miejscu każdy zrobiłby to samo, bo czując takie otrącenie i widząc jakąś granicę między dwoma obozami, każdy chce, żeby było lepiej, każdy chce zatrzeć tą granicę. Także chyba byłeś tą osobą, która nie wywołała konfliktów, a chciała wręcz je tak, zdecydowanie. Bardzo cieszę się, że o tym mówisz, gdyż właśnie ja też poruszałem ten temat już w mediach, mówiąc o tym, że mając taką możliwość i wakacji, i tego raju, nie zamierzałem siedzieć w kącie i płakać i naprawdę użalać się nad sobą, że jest coś nie tak, tylko po prostu gdzieś zadziałać,
i móc się bawić w tym wszystkim, tak? Mhm. Nie tylko nagrywać reality, tylko faktycznie bawić się. Ty na pewno ten czas wykorzystałeś, ale nie można tego powiedzieć o wszystkich uczestnikach. Czy ty z perspektywy czasu widzisz tam jakieś prawdziwe relacje, które na tamten moment były? Prawdziwe relacje? Mhm. Mówię głównie o tych romantycznych, bo jak wiadomo, większość z nich nie przetrwała i można powiedzieć, że ty i Cory jesteście jedyną parą, która kontynuuje tą przygodę poza hotelem. Tak, my to robimy bardzo ostrożnie. No niektórzy popełnili błąd pod względem intensywności, to tutaj wiadomo, o kogo chodzi, co do tych przeżyć. No pary nie przetrwały. Widać, że no Krzysiek i Tori to była para romantyczna. Ja miałem na nich głosować, to był mój plan, że ja będę na nich głosował. Po emisji jednak bym tego nie zrobił, zdecydowanie nie. Czyli teraz widzisz, że tam była jakaś taktyka albo dążenie no do finału? Niestety, no, widać to tak. Że plan był. Mm-hmm. A Paweł i Oliwka? Wykonanie było kiepskie. Paweł i Oliwka? Czy też to był plan? Żarty żartami? Coś tam... Wiesz, mogę też ci zdradzić na przykład to, że Paweł i Oliwka sparowali się przeze mnie. Mm-hmm. Przez moją inicjatywę, przez to, że ja chciałem być z Kornelią przecież. No, zgadza się. Zostali na to skazani. On tego nie chciał. Kornelia się tego bała, Oliwka się na to zgodziła. Nie mieli ze sobą wcześniej żadnej styczności. Przecież oni prawie nie rozmawiali. Ich relacja jest oceniana przez pryzmat tego, że siedzieli i na pamięć uczyli się siebie. To prawda. Może dlatego też ta relacja nie przetrwała. Dzisiaj tutaj poza kamerami zapytałam Oliwki, co dalej, ale powiedziała, że absolutnie nic i że to nigdy nie miał być związek romantyczny. No właśnie, więc to samo przez siebie mówi. Mają sporą różnicę wieku. Też. Na pewno podejście do życia jest różne. No więc tutaj też cokolwiek ciężko powiedzieć, a najbardziej to, jeżeli chodzi o te relacje miłosne, najważniejszą osobą, której mi szkoda, to Justyna po prostu. Z tych ostatnich relacji jest to Justyna. No właśnie, co sądzisz o tej relacji? Rok i Justyna miała być miłość, coś tam się budowało i nagle wszystko się zakończyło. Jak to się stało? Naprawdę, bardzo lubię Justynka i bardzo mi szkoda i żal. Więc... No co mogę powiedzieć? Nie trafiła dziewczyna. Zawsze można trafić. No zawsze można trafić dużo lepiej. No ale myślę, że Justynka sobie poradzi w życiu i naprawdę znajdzie faceta, który na nią zasługuje. No, pomyłki się zdarzają. Bo to z inicjatywy Rocha się zakończyło, bo z tego co wiem, Justyna chciała kontynuować. Tak, no Justyna była wręcz zauroczona, widać to w programie, jak zaślepiona była. Tak, wszyscy jej mówią, że jest tak, ona jedna widzi tę sytuację inaczej, ale tak. No, patrzyła przez pryzmat różowych okularów troszkę. Zdecydowanie tak. Cieszę się, że w dniu dzisiejszym widzi to wszystko, że już wie, jak faktycznie to wyglądało i jak jest. No teraz nie wypowiada się pochlebnie już o Rochu, nazywa go wprost graczem. Więc chyba doszła do tych wniosków, do których wy doszliście troszkę wcześniej. Zdecydowanie troszkę wcześniej. No, Rok zagrał na jej emocjach tak najbardziej chyba. No, poza hotelem grał jeszcze na niej. Czy uważasz, że to jest najbardziej poszkodowana osoba w tym wszystkim? Na pewno w tej relacji, tak? Na pewno w tym wszystkim. Cieszę się, że wygraliśmy nie tylko dlatego, że tam jestem, że jesteśmy tam z Kornelią, tylko cieszę się, że Justyna nie zawiodła się jeszcze bardziej, gdyby rzucił jej kulą. To prawda, a taki był plan z tego, co słyszałam. No właśnie, więc no to jakby tym wszystkim można ocenić tylko jego, nie ją. Zdecydowanie. A z perspektywy czasu, co powiesz o relacjach przyjacielskich? Te wszystkie osoby, które się przyjaźniły w hotelu, wiem, że już wiele z nich nie istnieje, tych relacji. No zdecydowanie przemeblowania nastąpiły w tym wszystkim. To jest całkiem nieoczekiwane, bo całkiem skrajne osoby zaczęły się poza programem przyjaźnić. Tak. Na przykład Cory z Malu, którym nie było po drodze w programie. Zdecydowanie, no dziewczyną tutaj po drodze nie było. Nie wiem, wiesz co, ja dalej jestem zdziwiony tym, że one faktycznie się przyjaźnią. Ale byłam świadkiem dzisiaj, że naprawdę mają dobry kontakt. Tak, tak, tak. I właśnie ja jestem tym zdziwiony. No ale Karolina też właśnie wczoraj na finale opowiadała historię o jej mamie, o jakiejś przyjaciółce, plotkarze i tutaj utożsamienie sobie Karoliny ze swoją mamą i Korneli właśnie w roli tej drugiej osoby. Więc fajnie, że dziewczyny się dogadują, fajnie, że się trzymają i mają taką fajną relację. Karolina jest naprawdę szczerym i dobrym człowiekiem, więc no co, myślę, że powodzenia w tym wszystkim, żeby to trwało i żeby to nie było ulotne.
Nawet dzisiaj Korina mówiła Malu, żeby została dłużej w Warszawie, żebyście mieli czas jeszcze się wszyscy razem nacieszyć swoją obecnością i towarzystwem. Także to jeszcze ja tego tutaj nie usłyszałem. To już cię przekazuję, tak. Fajnie. Także cieszę się, że faktycznie takie przyjaźnie po takim czasie nadal istnieją. Jak najbardziej. Co się robi po hotelu Paradise? Jakie są twoje plany? Czy zamierzasz wykorzystać swoje 5 minut? Czy zamierzam wykorzystać swoje 5 minut? Na pewno zamierzam to wykorzystać. Nie wiem jeszcze w jak dużym stopniu. Mhm. Mam pewne plany. Nie wiem, jak możliwa jest ich realizacja, więc nie chcę tego zdradzać, jeżeli chodzi o bycie influencerem. No właśnie, też do tego bije. Dużo osób właśnie do tego pije, bo wiele osób potajemnie tego oczekiwało. Mhm. Dla mnie to był tylko dodatek, więc muszę się zastanowić porządnie, jak to wykorzystać. Na pewno medialność i rozgłos już jest, więc ważne, żeby zacząć w tym działać. Na ten moment jest to dodatek, gdyż skupiam się też na samorozwoju, na swojej pracy, więc będę to robił. Nie wiem jeszcze, w jak dużym stopniu. A czy masz jeszcze takie plany związane z mediami? Zobaczymy cię może na szklanym ekranie. Wiadomo, widzowie cię pokochali, więc dla nich na pewno by to była dobra wiadomość. Wiesz co, dzisiaj nawet będąc w śniadaniówce, w Dzień Dobry TVN, Paulina Krupińska właśnie powiedziała, że czuję się tu jak ryba w wodzie, że naprawdę leciałem z tym. Tak, a troszeczkę się obawiałem, wiesz? Nie wiem, czego? Na żywo jednak był mały stresik, ale wszedłem. Klimat był tak dobry, że ciężko było. Kori wspominała, że troszkę się zawahała i że ty przejąłeś inicjatywę i wszyscy jej pisali, że ty jesteś stworzony i że obroniłeś jakby wasz występ. Tak, 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 bardzo miłe słowa. No rzeczywiście, dużo mówiłem, Kornelia się bała, no mi to już szło gładko. Dlatego pytam, bo ja wiem, że faktycznie się odnajdujesz w tym świecie. Tak, no jednak czuję się dobrze po tej stronie kamery, wiesz, nawet siedząc tutaj z tobą. Czuję swobodę. Taki luz, tak, jest swoboda, bardzo przyjemnie. Ja tak samo mam właśnie z tobą rozmawiając, więc to jest obustronna energia, bardzo mi miło. Się da wyczuć. Tak, więc reflektory, cokolwiek, to nie stanowi żadnego problemu. Więc może kiedyś jakiś prowadzący. Tego ci życzę. Fajnie by było. A czego jeszcze mamy ci życzyć na tą najbliższą przyszłość? Czego byś sobie pragnął, wymarzył? Na pewno samorozwój, samoakceptacja i samozadowolenie. Postaram się postawić troszeczkę na siebie w aktualnym momencie życia, nie zapominając właśnie o innych relacjach, ale skupić się na sobie, żeby tego nie zatracić. Kiedyś mi tego brakowało, wiesz, że dbałem o innych i znowu troszeczkę do tego zacząłem wracać. Kosztem siebie. Tak, kosztem siebie, dobro innych. No, nie służy to jednak. Zdrowy egoizm trzeba jednak. Tak, zdrowy. Znaczy, słyszałem, że Roch też taki praktykuje, to więc to nie, może nie w ten sposób. Okay, sprostowałeś. Tak, w ten sposób tego nie uznajemy, ale troszeczkę tak. W takim razie ja ci życzę troszeczkę zdrowego egoizmu i tego, żebyś w życiu stawiał na siebie i jak najlepiej wykorzystał te swoje 5 minut, które ewidentnie teraz masz. Dziękuję ślicznie. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, była bardzo przyjemna. Dla mnie również bardzo komfortowo się z tobą czuję tutaj rozmawiając. Oby częściej, oby więcej. Oby częściej. Jacek udowodnił, że w programach typu reality show można być sobą, można pokazać swoją prawdziwą twarz, a tym samym można zwyciężyć, byle nie po trupach do celu. Dziękuję. Dziękuję ślicznie.